myślę, że wykręciłem wynik, który no, wielu graczy, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, może mieć z nim spore problemy. 7,63. Chciałby się móc przełożyć to tak naprawdę na realny bieg na 100 metrów, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to jest 2 sekundy szybciej niż rekord świata. W związku z czym myślę, że Usain Bolt rzewnie by płakał przez jakieś 2 tygodnie najpierw, a potem zrezygnowałby z trenowania, jakby się pojawił sprinter, który byłby w stanie tyle pobiec na realnej bieżni. Póki co jest to możliwe tylko i wyłącznie na Kinekcie. No i mam nadzieję, że wszyscy, którzy będą próbowali ze mną rywalizować, będą się zbliżali, ale nie pobiją tego wyniku. Zabawa z Kinectem myślę, że może dobrze wpłynąć na ogólne zdrowie ludzi. No, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że większość graczy takich statystycznych jednak gra w dość klasyczny sposób. Tak? Albo siedzą na kanapie z joypadem w ręce, albo grają, podaję tu przykład komputera, z klawiaturą na kolanach i myszą w ręce. I jest to taki dosyć siedzący tryb grania, prawda? Natomiast tu pojawia się możliwość bycia kontrolerem, tak na dobrą sprawę, i kontrolowania gier za pomocą swojego ciała. Naprawdę, już tutaj sprawdziłem to we wszystkich możliwych grach, między innymi właśnie w Kinect Sports, i no, przełożenie tych ruchów jest dość dokładne i trzeba się naprawdę napocić, żeby wycisnąć jakiś porządny wynik z gry, w związku z czym no, nie siedzi się bezczynnie. Po pierwsze, że jesteśmy w pozycji stojącej, a po drugie, no, cały czas nasze ciało pracuje, więc jest szansa na to, żeby spalić sporo kalorii. Będę brał udział w próbie rekordu Guinnessa i mam nadzieję, że to się uda. Ostatnio brałem w bardziej czynny sposób udział właśnie w próbie bicia rekordu Guinnessa. Biliśmy rekord Guinnessa w jednoczesnym wykonywaniu pajacyków przy okazji biegu tutaj w Warszawie. Natomiast no tutaj będzie zabawa, będzie to zabawa internetowa, więc no zapraszam i zachęcam wszystkich ludzi, którzy mają Xboxa, mają Kinecta, żebyśmy wspólnie wzięli udział w tym biciu rekordu Guinnessa. Dobrze! To po kolana. Pracuj, 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 pracuj! Szybciej! Szybciej! Cześć, nazywam się Marcin Urbaś, jestem rekordzistą Polski w biegach sprinterskich. Zapraszam wszystkich do wspólnego bicia rekordu Guinnessa w biegu na 100 metrów w Kinect Sports.